Tematem dzisiejszego odcinka będzie laptop firmy MSI P65 Creator. Jest to laptop z procesorem Intela 8 generacji. Zainstalowaliśmy tutaj system macOS Monterey. Laptop posiada cały wybór dostępnych portów. Są trzy porty USB 3.1. Jest tutaj, jak widać, port Thunderbolt. Wyjścia jeszcze są HDMI oraz DisplayPort. No i tutaj zasilanie. Z drugiej strony mamy tutaj wyjścia USB 3.1, port Ethernet, wyjścia słuchawkowe. Laptop posiada matrycę 15 cali rozdzielczości Full HD. No i tutaj jest takie standardowe rzeczy typu trackpad, podświetlanie klawiatury i inne. To wszystko będzie ładnie działało pod macOS-em. Teraz sobie odpalamy nasz komputer. Pojawia się logo firmy MSI. Tutaj mamy ikonki powitalne. Wybieramy sobie teraz nasz system. No już mamy tutaj ekran. Możemy się zalogować. Tutaj, jak widzimy, system macOS Monterey wersja 12.3.1. No, teraz sobie zobaczymy tutaj funkcję trackpada. Trackpad jest z pełną obsługą gestów. Działa tutaj zoom, przewijanie, no i wszystkie możliwe gesty. Tutaj możemy sobie uruchomić jakąś stronę. No i teraz tutaj z trackpada można skorzystać. Działa to bardzo sprawnie, bez żadnych problemów. Teraz zobaczymy sobie funkcję podświetlania ekranu, sterowanie właśnie jasnością ekranu. Tutaj jak najbardziej wszystko to działa. Można zjechać do zera, można sobie dokładnie tutaj wyregulować. W dalszej części już będzie nagranie z samego ekranu. Tam zrobimy dodatkowe testy. No i będzie więcej informacji, jak to działa. Laptopa, który zawitał naszego serwisu, jest to laptop, jak widać na tym obrazku, firmy MSI P65 z procesorem 8 generacji i7-8750H, 6 rdzeni, 12 wątków. Wejdziemy teraz w raport systemowy. No jest system macOS Monterey, najnowsza wersja 12.3.1. W raporcie systemowym możemy sobie podejrzeć inne urządzenia typu karta audio, wbudowany mikrofon, kamerka oczywiście jest aktywna, karta Ethernet, karta graficzna. Tutaj bazujemy na Intelu UHD 630. W ogóle grafika tutaj jest, no, wyświetlacz, matryca 15 cali, matryca 15 cali i rozdzielczość 1920x1080. A więc można powiedzieć, że taka optymalna do tej wielkości ekranu. Dwa dyski NVMe Express, na jednym tutaj mamy zainstalowany Windows, na drugim, na Toshibie, mamy
Mac OS Monterey, to są bardzo szybkie dyski. USB 3.1, tam są trzy porty. Thunderbolt, który jest aktywny w tej konfiguracji oczywiście. Karta Wi-Fi natywna, to znaczy nie wymaga dodatkowych sterowników, natomiast oferuje wszystkie dodatkowe funkcje jak w MagOSie, czyli AirDrop, Handoff i inne. Tak, teraz tak, konfiguracja laptopów pod MagOSa jest trochę inna niż w przypadku komputerów stacjonarnych, to znaczy jest ona bardziej skomplikowana. Wynika to głównie z tego, iż w laptopie mam dodatkowe urządzenia typu trackpad, podświetlanie klawiatury, sterowanie jasnością ekranu z poziomu klawiatury, czy wreszcie wskaźnik poziomu baterii. Także jest trochę tych urządzeń, które trzeba dodatkowo skonfigurować. Wymaga to dodatkowych poprawek w BIOSie, dodatkowych sterowników, ustawień. I tak jak tutaj możemy sobie zobaczyć, sterowanie właśnie jasnością ekranu. No, funkcja, bez której laptop jest trochę mało funkcjonalny, ponieważ każdy sobie stara dostosować się jasność ekranu do swoich potrzeb. Tutaj działa to idealnie. Również inne skróty działają, typu tam zwiększenie głośności, czy w ogóle wyłączenie. Również sterowanie jasnością poświetlenia klawiatury tutaj działa. No, tego tutaj nie widać na filmiku, ale to działa na pewno. No i wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Jest to również takim niby szczegół, ale jednak bez tego nie wiadomo, kiedy ten laptop przestaje nam pracować, ile jeszcze będzie pracował. Natomiast tutaj działa to idealnie. Pokazuje, ile jeszcze mamy procent. Jeżeli sobie podłączymy teraz zasilanie stacjonarne, o, widać, że się akumulator ładuje tutaj. Wyłączamy, jest sama bateria. No, następnie drugim takim ważnym dodatkiem jest trackpad. I tutaj sobie widzimy, na przykład w przypadku trackpada, trackpad jest całkowicie funkcjonalny. Tutaj mamy wszystkie możliwe gesty. Możemy sobie dowolnie skonfigurować tutaj. W każdym razie trackpad jest tutaj jak najbardziej w pełni skonfigurowany. Tutaj sobie jakąś stronę otworzymy. No, czyli tutaj teraz przesuwam z poziomu tego trackpada, zoom, powiększanie, zmniejszanie, to wszystko działa bez żadnych problemów. Tak więc bez trackpada, to oczywiście można używać takiego laptopa, natomiast traci to jakby swój sens, ponieważ laptop jest to urządzenie przenośne i nie zawsze mamy pod ręką dodatkową klawiaturę czy mysz. Natomiast taki trackpad jest bardzo, bardzo użyteczny. Teraz możemy sobie zrobić tutaj krótki teścik taki procesora programem Geekbench 5. No, potrwa to jakieś kilka minut. No tak więc ogólnie instalacja systemu Mac OS na laptopach, jeżeli już je macie oczywiście, jest bardzo opłacalna. No bo w cenie mniejszej od Apple Care mamy po prostu w pełni funkcjonalnego Maca. Jeżeli mamy na przykład jakiś naprawdę... Im lepszy jest laptop, tym bardziej się to opłaca. Oczywiście, jeżeli ma laptop, który ma 10 lat, to sama instalacja tego MagOSa jest powiedzmy problematyczna i może mało opłacalna. Natomiast jeżeli laptop jak ten na przykład kosztuje 5-6 tysięcy,
i dołożymy tam no parę stówek do instalacji systemu, no to jest to jak najbardziej opłacalne. I tutaj nie ma się co zastanawiać po prostu. I tu mamy również taki wskaźnik w programie, który pokazuje nam temperaturę wszystkich rdzeni procesora oraz pobór mocy tutaj. Tutaj słyszymy, jeżeli po prostu procesor jest bardziej intensywnie testowany, no to zaczynają pracować te wentylatory, tak jak tutaj słychać zresztą. No i temperatura wzrasta, no w tego typu urządzeniach no temperatura 90 stopni, no to jest jak najbardziej normalna. Nic na to nie poradzimy tutaj. No to już się będzie kończył ten teścik. No i mamy tutaj nasz wynik 4316, on jest trochę mniejszy niż w rzeczywistości, ponieważ cały czas uruchomiony QuickTime nagrywania tego filmiku. I teraz tu jest tak, czyli jeden procesor, 6 rdzeni, 12 wątków. Możemy sobie porównać z innymi komputerami Apple'a. No i tutaj jak widzimy jest to odpowiednik MacBooka Pro 13 cali. 2020 rok, MacBook Pro był na procesorze 10 generacji. Tu jeszcze na porównanie do jednego rdzenia, no to, to również wychodzi tutaj podobnie jak MacBook Pro 13 cali. Teraz możemy sobie tutaj jeszcze zapuścić taki test dysków NVMe Express. To jest program Disk Speed firmy Blackmagic. I te wartości są już bardzo duże. 2400, 2600, 2700. To jest bardzo, bardzo szybki dysk. No co jeszcze? Jakiś inny program, który tutaj możemy uruchomić, powiedzmy Cinebench on R15. Cinebench R15 uruchamiamy. To jest test grafiki, no i test procesora potem. No, grafika intelowska oczywiście nie jest jakoś bardzo wydajna, ale do podstawowych zastosowań oczywiście wystarcza. Natomiast no, ten procesor sześciordzeniowy, no to to jest taka no, no, w tym momencie średnia półka, można powiedzieć.
czyli około 26 klatek. Jeszcze tutaj zrobimy sobie test procesora. I tutaj też temperatura oczywiście. To jest bardzo intensywny test procesora, także wszystkie rdzenie są zajęte. I pobór mocy wzrasta. I temperatura również. No 90 stopni to jeszcze nie jest tak źle. O, także mamy tutaj wynik, jest odpowiedni dla tej klasy procesora. No oczywiście w tych komputerach, no, jeżeli konfigurujemy takiego laptopa, no, to zawsze musi działać funkcja usypiania. Także to jest również bardzo, bardzo przydatna funkcja tutaj. No czyli po prostu, jeżeli macie jakiś laptop właśnie tylko z procesorem Intela, i w miarę nie taki stary, no to oczywiście się opłaca instalować MacOSa, to jak najbardziej polecam. Im jest po prostu bardziej wydajny, tym bardziej się opłaca instalować. I to tyle będzie, no, w tym odcinku. Zapraszam do następnych.